No dzisiaj, jak widać, Dzień Dziecka, 1 czerwca, wspólnie z firmą Kruszer, również naszą sekcją, którą niedawno otworzyliśmy, tenisa sportowego, z firmą ProMaster, zorganizowaliśmy festyn dla dzieci. No i zaprosiliśmy również teatrzyk z Krakowa. Będziemy robić przedstawienie za chwileczkę już o 16:00. Show pod tytułem Historia zaginionego papierka. Ekologiczne. No i myślę, że wszystkie dzieci znajdą tutaj atrakcję dla siebie. Jest na boisku wielofunkcyjnym 5 stanowisk przygotowanych dla nich. Są nagrody. Jest możliwość popływania w basenie, w kuli, którą prawdopodobnie za chwilę zobaczycie. Możliwość pojeżdżenia na kładzie, na mini kładzie i pogrania w tenisa, pobawienia się. Nawet dwulatki mogą pograć, zobaczyć, jak się trzyma tą rakietę, no i spróbować swoich umiejętności. Każda osoba, każde dziecko otrzymuje nagrodę, nie wychodzi z pustymi rękami.